przenik jest jak łza czysta i krystaliczna. Polskojęzyczne bydło dzisiaj sprzedaje Polskę, sprzedaje nasz majątek. Niech ich szlak trafi. Jeśli doprowadzą do tej sytuacji, niech ich okryje hańba wieczna i ich dzieci niech okryje hańba. Nie ma żadnego wytłumaczenia. Nie zadawajcie głupich pytań, dlaczego, 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 bo to się stało w 89 roku. Koniec Polski nastał, Polski, która należała do Polaków. Na oszustwie, na łajdactwie, pobłogosławione przez Episkopat Polski, pobłogosławione przez Wojtyłę, zdrada i klęska państwa polskiego. Nas powinno być 100 milionów, 100 milionów pilnują, żebyśmy się demograficznie nie rozwinęli, bo mamy być niewolnikami. Czy wy tego słowa nie rozumiecie? Na co liczycie? Że ktoś będzie litościwy dla was tylko dlatego, że chcecie Jezusa Chrystusa na króla Polski? Oni mają w dupie Jezusa Chrystusa. Doskonale o tym wiecie. Nie mają żadnych wątpliwości. Nie zawahają się przed żadnym gestem antypolskim. Żadnym. Śmierć wrogom ojczyzny. Śmierć, śmierć, śmierć. No dawaj koleś, teraz twoja kolej. Czołem. Simultanicznie będziemy nadawać. Cześć Piotrek! Tak jest, my teraz przechodzimy na odbiór. Dawaj! Cześć kolego, cześć. Nie porozumiemy. Nie porozumiemy. Cześć.